W sumie czemu by nie popracować nad moim... nad moimi tymi statami? W końcu chcę, żeby... No. Żeby moja główna postać z persony przypominała mnie. Tak więc trzeba robić to, co trzeba robić. Chcę moją odwagę zwiększyć. Mam kasę jakby co? Coś mi się zdaje, że tu mogę to zrobić. Mogę. Znaczy nie mogę, mam kasę, ale czy... Game Panic. Dobra, jest. Tak? Co jest? Quiz Game, Lucky Fortune, nie. Wiem, że tu jest... straszny dom, czy coś takiego. Power Records. Muzyka. Okej. Okay. The Blue V. Healing Shop. Zamknięte. Chagall Cafe. Kawa feromonowa. Nie, ja kaw nie lubię. Sorry. Esplanade. O fuck, dyskoteka, nawet nie wiedziałem. Dobra, ja wolę stąd uciekać, bo jeszcze mi jakieś narkotyki sprzedadzą czy coś. Zamówię sobie kurde drinka i później tabletkę gwałtu mi wpierdzielą. Mandragora. Karaoke solo. Nie bądź nieśmiały. Wyśpiewaj się! Oh my god, czy muszę? Ja bym normalnie na karaoke nie poszedł, bo... niech będzie. Śpiewałeś przez godziny i godziny. Jej! Twoja odwaga wzrosła. Poszedł, wyszedłem, kurde, o północy do miasta tylko po to, żeby się wyśpiewać. O! Czy mi się zdaje, czy to jest to, co myślę? Dzień dobry, to jest Elizabeth. Muszę ci coś powiedzieć, mam z tobą coś do jakiś biznes, więc przyjdź do Velvet Roomu wtedy, kiedy będziesz mógł. To jest bardzo ważne i to ma związek z tobą. Będę czekać. Dobra. Słyszałeś konwersację, ponieważ jesteś pierdzielonym szpiegiem. Fabryka Kirijo była wczoraj w tych... w TVN-ie, w wiadomościach. Kirijo, ta przewodnicząca Rady Uczniowskiej? No wiesz, te Kirijo Company, które zbudowało całą szkołę. Jestem ciekaw, jak taka duża kompania mogła zbudować taką szkołę cholerną. Znaczy no company, no kurde, mówi, używałem tego słowa polskiego wcześniej i zapomniałem, ja pierdzielę. Okej, dobra, idziemy do Velvet Roomu automatycznie. Wybacz, że do ciebie dzwoniłam, ale szczerze mówiąc, wygląda na to, że ktoś jest w Tartarusie między piętrami 44 a 47. Wygląda na to, że to jest ktoś bez potencjału, który usłyszał głosy cieni. Jeżeli zostanie sam, to stanie się zagubiony w twoim świecie i być może umrze. Proszę, znajdź go i... no... no dobra. Tak więc, to tak jakby też są takie zadania poboczne, no nie? Ludzie od czasu do czasu, znaczy od czasu do czasu, raz na miesiąc przynajmniej, gubią się w Tartarusie i my będziemy musieli ich ratować. Znaczy, nie będziemy musieli, ale dobrze by było to zrobić, ponieważ dostajemy za to nagrody. I właśnie będziemy to robić. I w sumie to, jako że... no, dostajemy nagrody i tak dalej. Dobra, leave. I tak więc, jako że... zwykle oni pojawiają się akurat wtedy, kiedy przechodzę cały Tartarus, to będę musiał to robić poza sesją, ponieważ będę musiał pójść na piętra, które już były. Ale oczywiście raz czy dwa uratuję ludzi na tym, na let's playu, żebyście wiedzieli, na czym to polega. Gdzie oni byli? Tutaj? Nie, nie, to nie tutaj. Iwatodai Strip Mall. To tutaj był ten...
sklep z książkami. Bookworms. Wejdziesz do środka, tak. Dobra. Starzec i staruszka są za ladą. Witaj w Bookwormsach. O, ile gości! Palisz czy nie, palisz? Przepraszam, ale czy mogę zobaczyć ten liść w twojej ręce? No, dobra jest. Czy chciałbyś mu to pokazać? Pewnie. O, to jest liść z tego persimonowego drzewa? Musiałby nieźle wyrosnąć, skoro ma takie zarąbiste liście. Czekaj, nie przyszedłeś tutaj, żeby kupić książki? Czy przyszedłeś nam tylko po to, by to nam pokazać? Prawda? Wiedziałem. Wiedziałem od samego początku, że jesteś bardzo miłym młodzieńcem. Jej, chwali mnie. Chciałem zobaczyć to drzewo już od jakiegoś czasu. Ale nie jestem pewien, czy te stare zgrzybiałe... Nie, nie zgrzybiałe. Chude nogi mnie mogą zabrać aż tak daleko. To nie miał być żaden żart. Wiesz, Stampy, Tristamp, pień. Łapiesz, o co mi chodzi? Nie. A, bardzo mądre. Pozwól, że przedstawię ci moją żonę Mitsuko. Ja jestem Bukichi. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jak się nazywasz? Pewnie, że tak. Więc twoje imię to Maciek Łupiński. Od teraz będziemy mówić na ciebie Maciek-chan. Tak, to jest Social Link i postrzelili mnie znowu w głowę ze snajperki. Zajebiście, cieszę się. Nigdy wcześniej nie robiłem tego Social Linka. W sumie to jest normalne, w końcu powiedziałem, że mam nadzieję, że to jest Social Link. Hierofant, tak? I zarąbiście. Tak jest. Robi się ciemno. Jesteśmy otwarci... Nasz sklep jest otwarty każdego dnia, oprócz poniedziałków. Proszę, przyjdź do nas, jeżeli będziesz się nudził. No i do widzenia, powiedziałem, i wracam do akademika. Zajebiście! Oh, hej! Hej! Jak tam, wyzdrowiałaś już? Właśnie, zobaczmy. Status. O kurde, dalej chora jesteś, no Yukari, nie rób siary. Kurzasz mnie, jesteś okropna. Okej, to idziemy dalej śpiewać. Jej! Tędy. Idziemy do karaoke. Chyba, że w Game Panic coś będzie. Tak. Punching Bag, Print Club. Co to jest Print Club? Powiedzcie mi, że to mi odwagę wzrośnie. A, zdjęcie. Ten urok osobisty, nie? Jej! Greatly increased, dobra. Mój urok osobisty wzrósł bardzo mocno. Nareszcie czas na żarcie. Co to za... tak. Nie mam nic niestety nowego. Ja rozumiem, to może być ciężkie zadanie. Tak. Dobra, pójdziemy teraz do... tego... Rady Uczniowskiej w takim razie. Klasy się skończyły. Bo może z Kenjin pójdziemy, chwila. Zaraz, S-Link, właśnie. Kurde, Yukari, nareszcie dobrze się czujesz. Dobra, więc tak. Dziś pójdę wcześniej spać. I 20 do Tartarusa pójdziemy. Chwila, czy 20 mogę tego questa wypełnić? Tak, dobra jest. Przy okazji... Czy mi się zdaje, czy... O! Nie, zaraz. Wiem, że coś dostałem nowego od Elizabeth. Cholera jasna. Combat Boots nie. Nie. Kurde, szkoda, że nie mogę po prostu w jakiś sposób zobaczyć. Łatwo. Czy niczego nowego nie mam? Jakby, nie wiem, w jakimś slocie new by się pokazało czy coś. O, no właśnie. To się sprzeda wszystko.
Master Garment. Nie, oczywiście. Plus 30 SP, nice. Właśnie takie bonusy lubię. No to chodźmy do tego Student Council Roomu. Gdzie jesteś? Hello. Tak jest. O, kłócą się. Ile razy muszę wam wyjaśniać? Tak jakbym mówił do jakiegoś debila. Czy ty mówisz, że to ja zrobiłem? Te coś z papierosami było w chłopskiej łazience, czyż nie? Czy możesz udowodnić to, że to nie była dziewczyna, która to zostawiła? Po prostu nie ma z tobą żadnego normalnego gadania. Wygląda na to, że nikt nie zgadza się z Hidetoshim. Wszyscy wyszli. Co to za Neandertalczycy? Maciek, byłeś tutaj przez cały czas? Oni mogą być całkiem okropni. Nie trzymaj to... nie bądź taki dla nich, to po prostu dzieci. Oni po prostu nie rozumieją. Wygląda na to, że Hidetoshi jest usatysfakcjonowany. Wcześniej czy później zobaczył światło. Wtedy będą mnie szanować. Założę sektę i nazwę ją Sekta X-a. Nie izoluję się. Ja po prostu jestem ostrożny. Prędzej czy później ktoś zawsze będzie skrzywdzony w każdej relacji. No cóż, jednak... Coś tam i przepraszam. Wygląda na to, że Hidetoshi próbuje być dobrym przyjacielem. Ta, rozumiem lepiej Hidetoshiego, wiem, że to jest burak. I rank 5, nieźle. Dobra, let's go. Zajebiście, kolejny rank w social linkach. W sumie ta... Siema. E? Junpei wyszedł? A w sumie to dzisiaj też nigdzie nie chcemy iść. Więc hej, niech sobie idzie gdzie chce. Ważne, żeby jutro wszyscy byli dostępni. Bo jak nie będą dostępni, to kurde zaduszę, złamię kark. I wsadzę mój miecz w dupę. Będzie jak Sephiroth. Chociaż nie, on wsadził miecza w plecy dla Aerith. Ups, spoilery. Ale nieważne. Pójdę jeszcze raz się wyśpiewać. W sumie powinienem to zrobić. Town map. Nie, przecież muszę iść wcześniej spać, bo jutro do Tartarusa, nie? Hell yeah. Dobra, jest. Z kim dzisiaj połazić? Słyszysz konwersację, ponieważ jesteś cholernym szpiegiem. O, mój nauczyciel powiedział mi o Mitsuru Kirijo, prezydencie Rady Uczniowskiej. I wyjeżdża za granicę, kiedy skończy szkołę, w sensie, że... poza ten... Japonię. Oczywiście. Pewnie dlatego, żeby mogła być prezydentem tego Kirijo Company później. Ło, to jest szalone, jest taka inna od nas. Ma rude włosy i nie to, co wy wszyscy, kurde. No i jej rude włosy są zarąbiste. Zabawną rzeczą jest to, że... Wciąż mieszka w akademiku. Ciekawe dlaczego. Oj, że jej rodzice są bardzo surowi, kiedy dorastała. A może byście tak zamknęli mordę? To was nie dotyczy. Mind if I interrupt? Nie. I was just told by the chairman that he'll be stopping by this evening. Okay. When you get back, come to the fourth floor meeting room. Okay. Okay. No, dokładnie. I'll see you all later. Ale czy to znaczy, że będziemy mogli dzisiaj do Tartarusa pójść? Mitsuru wyszła. A cholera jasna! Chociaż nie. Przed akademikiem. Fuka i Yukari powróciły do domu wcześniej i bawią się z białym psem. Koro-chan, give me your paw. Hau, hau. He did it. What a smart dog. Rexio też tak umie. Oh, hi. Cześć. Hey, you're back. No. Czy mogę go pogłaskać? Sure. Koro-chan, go say hi. You can do that, right? Hau, hau. Pies się do ciebie połasił. Korumaru.
I've seen him sitting by the steps of the shrine. Czy mi się zdaje, czy to już... Nie będę niczego mówił, ale podejrzewam, że coś będzie nowego. Chyba. Oh. This dog still goes on walks all by himself? Tak, bo to jest bardzo fajny pies. Przechodząca kobieta powiedziała. What do you mean? He used to belong to the priest at the Naganaki shrine. Every afternoon the two of them went this way for a walk. That explains it. Well, until the priest passed away. He passed away? Wiecie, co mi to przypomina? Oh, you haven't heard the story? It was about 6 months ago. The priest was hit by a car while walking his dog. He didn't survive. Trochę mi to przypomina film Mój przyjaciel Hachiko. Ever since then, that dog sits patiently. W sumie to się zgadza, bo Koromaru też przypomina tą rasę. And he goes for a walk every day, just like when his owner was still alive. Wygląda na to, że kobieta jest bardzo gadatliwa. Oh, shoot, I have to get going. My son will be back soon. Kobieta poszła. Oh, you're such a loyal dog. Good boy. Ja chcę go przytulić. Huh? What's wrong? Oh, nothing. Sorry. Wait, isn't the chairman coming today? Then we should go get ready. No raczej. Yeah. See you later, Koro-chan. How? Koromaru to najwięcej ma do powiedzenia. Command room, dormitorium. Wszyscy się już zebrali. Hello, everyone. Hello. I wanted to let you know how my research has been going. A to chyba jeszcze nie. Nie, to nie jest to, co myślę jeszcze. This concerns those shadows that have been appearing during full moons. I want you to listen closely. It might be hard to follow. Shadows can be divided into 12 categories according to their characteristics. This we've known for a while. It's like their class or order. 12 cieni, 12 kategorii. 12 miesięcy. Now, I've classified the special shadows we've seen so far, and it's simply fascinating. Those four shadows belong to categories 1 through 4 in order of their appearance. They may have looked different than the more common ones, but the classification scheme still applies. Is that something we should be excited about? Oh, I get it. There's 12 in all. 8 we haven't seen yet. Czyli? That's exactly right, Fuka. You're quite sharp. Tak się składa, że ja to najpierw powiedziałem. Znaczy no, nie dokładnie to, ale... That's a good question. And that's what we haven't figured out yet. Their motive. They don't kill their prey. They feed on their minds. It can be considered predation. But is it really? Is there an underlying intent behind their behavior? The purpose of the shadows as a whole. That's what we need to consider. This is interesting. But no matter what, we still have to beat the rest of them. No właśnie. I agree. That's about all we can do at this point. 8 more, huh? Lucky us. To nic, w Tartarusie jest ich o wiele więcej. According to the data, each one has been stronger than the last, so we better start training harder. No, chętnie bym kurde zaczął trening, ale kurde, niektórzy ludzie po prostu chorują nie wiadomo dlaczego. We'll manage. We've got plenty of time. What about Tartarus? Why does it even exist? Żebyśmy mogli levelować. Część układanki się po prostu, części układanki się coraz to bardziej ze sobą układają. Ale cienie, które pojawiają się tylko i wyłącznie, kiedy księżyc jest pełny. Zastanawiasz się, o co im po prostu chodzi? Co z nimi jest? Zostało ich 8. Wciąż macie długą drogę przed wami. Możemy iść do Tartarusa, błagam. Nie po to kurde spałem, żeby zmarnować ten dzień. Dobra, wszyscy czują się dobrze. To nie jest to, co myślałem, że wcześniej będzie. Ale dobra. Idziemy. Hello. Jak mogę ci pomóc? Check everyone's status, wszyscy mogą pójść. Idziemy do Tartarusa. Mimo tego, że ja jestem jedyny, który czuje się świetnie, to... Ech. Jak zwykle. Jak zwykle, kurde. Ja jestem tutaj... najlepszy. Co wy, kurde, robicie? Tylko chorujecie albo idziecie gdzieś.
tam, gdzie nie trzeba. Dobra. Kogo bierzemy do ekipy? Akihiko, Junpei i Yukari. Mitsuru będzie siedzieć, bo ma największy level. Więc tak, Akihiko. Junpei. Alright, let's do this. Let's do this. I Yukari. Alright, let's go. I zapisujemy. I idziemy. Które piętro? 40. Kurde, no. Zapomniałem. Trzeba uratować tego kolesia całego, nie? Przy okazji requesta jeszcze jakiegoś zrobimy. No to. Tak, tak, wiem. Akurat te piętra, które ukończyłem, nie? Przez które przeszedłem. Więc tak, Undertaker Quest. Cholera. Nie wziąłem tego, blać. Zawsze zapominam do jasnej cholery, no trudno. Ty. Ciebie możemy spotkać teraz w Tartarusie. To są te cienie, które no... W Tartarusie tak... są tak, no, na czerwono się świecą i tak dalej. Je musimy rozpierdzielić. Tak więc, no, let's go. W takim razie, madafaka. Chyba, że coś jeszcze mogę wziąć. Chyba raczej już nie. Mam pełne kompendium tamtych requestów, czy jak się to tam zwie. Dobra, zapiszemy. Idziemy ratować tego kolesia. 44, 47, tak? Chwila, na pewno? To ja pierdzielę, długa droga przed nami. 40, o kurde. Będę musiał te wszystkie piętra znowu... Coś mi się zdaje, że dzisiaj w Tartarusie nie zajdziemy daleko. 44, 47. Szkoda, że nie mogę się wracać do tyłu. Niestety nie mogę. O shit, mam tasak, nieźle. A patrzcie na Akihiko, kurde. Jak właśnie, jak się czujesz? Jeśli nie będziesz korzystał z przedmiotów, będzie ci przykro, jeżeli dostaniesz wielkiego łupnia od przeciwników. Ale używanie... Ale zbyt częste używanie przedmiotów nie jest także nie jest dobre. Dobry przedmiot może być ważną częścią taktyki, nie zapominaj. Oczywiście, że nie będę zapominał. Patrzcie, już Yukari bikini nawet nie ma. Jak się teraz czujesz? A, to już mówiłaś nieraz coś takiego. Okej, okay, no to... Coś mi się zdaje, że w takim razie zrobię to tylko... Uratuję tego człowieka tylko na wizji raz, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Poza tym niczego nowego nie... I poza tym, no... Nie chce mi się wracać cały czas na wizji do... tych samych pięter... Osied! Tych samych pięter Tartarusa. To może być ciężkie. Znaczy nie ciężkie, tylko nudne. No ja pierdzielę. Ja pierdzielę, ten mój tasak jest naprawdę dobry. Ale hej, przynajmniej się dostanie te nagrody i tak dalej, item. Okej, okay. Skill. Dia. Chwila, jaką mam personę? Ciebie, mama, co ty masz takiego? Regenerate, Cleave, Bash, Sonic Punch. Kurde, czemu czarów nie masz? Nie mogę ci dać jakiegoś czaru? Item. Nie, mam tylko Rekarm. Ty. Ach, niech stracę. Najwyżej będę używał tylko ataków fizycznych. No dobra, więc tak. Jako, że teraz... Blać! Zauważył mnie. Nie. Spierdoli, a niech wypierdala w takim razie. Więc tak, Hot Wheels, pamiętam cię. Pewnie. Więc tak, jako że no teraz w Tartarusie będę siedział, to czas pogadać trochę, czyż nie? Uuu, 336, ja cię kręcę. Ta, personę biorę.
o czym można by tu pogadać? Właśnie! To, co chciałem zrobić, to zmienić muzyczkę w Tartarusie, bo teraz już możemy to robić. Request a specific BGM. No i co sesję Tartarusową będziemy sobie zmieniać muzyczki. Teraz track pierwszy nam przypada. No, będzie coś fajnego, takie innego. Tak, Snow Queen, tak? To na pewno odniesienie do pierwszej części Persony. Ciekawe, czy mogę rozpoznać oryginalną tą muzyczkę. Dobra, będę po prostu unikał tych śmierdzieli. Ale będę chodził sobie ten, patrzył, czy jakieś walizki są. Tak, definitywnie słyszę oryginał w tym remiksie. O, spierdzielaj, dobra. Więc tak, może jako, że nastawiłem sobie remiks z Persony 1, to może trochę o tej grze coś niecoś poopowiadam. No więc, od kiedy zacząłem tego let's playa, parę ludzi powiedziało mi, Attack Mirror, to nam się przyda. Parę ludzi mnie zapytało, od jakiej części Persony najlepiej zacząć i tak dalej, no nie? I zawsze mówię, że no Persona 3, Persona 4, takie tam dla mnie to moim zdaniem jest najlepsze miejsce, żeby się z tą serią zapoznać. Jednak Persona 2 też jest całkiem fajna, ale to takie bardziej klasyczne RPG, no nie? Jeżeli graliście w Shin Megami Tensei, to Persona 2 bardziej przypomina właśnie gry z tej serii. I tak, nieźle. Nieźle! Tak, ale zawsze mówię... kasa czy exp? Zobaczymy expa. I zawsze mówię, że ten... Co do Persony 1, to jest takie trochę, jakby to powiedzieć... Takie trochę, no... Dziwaczne, że tak powiem, jeżeli chodzi o grę. Znaczy, no, może nie dziwaczna, ale specyficzna jest, no nie? Jeżeli w tej grze nie będziemy robić to, co... Wiecie, nie będziemy korzystać z mechanik gry i tak dalej, tak jak trzeba, to... Dziękuję. Zapamiętam to sobie, Yukari. Tak, i akurat Persona 1 bardzo mocno się opiera na tych mechanikach specyficznych dla tej gry. I tak, i no oczywiście, jeżeli nie będziemy ignorować takie rzeczy, to będziemy mieć później problemy z tą grą. Na przykład, jak tam odbywa się łączenie person w jedynce. W jedynce jest tak, że trzeba gadać z przeciwnikami podczas walki. Mamy pięć członków drużyny. Cholera. Całe szczęście, że mamy Akihiko. Tak, mamy 5 członków drużyny. I każdy z nich podczas komunikowania się z przeciwnikami. Serio. Oczywiście! Ty kurwo jebana, ty. Gin! Wypierdalaj! Ja pierdolę, to mogło mnie zabić. Więc tak. Każda z postaci ma 4 tak jakby możliwości komunikacji z przeciwnikami. O, mogę do 10 person teraz mieć, nieźle. Właśnie tak się zastanawiałem, czy w tej grze możemy ten... więcej person mieć, normalnie tak. Ale dobra, teraz wiem.